My jak co roku jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Od samych godzin wczesnych rannych zaobserwowaliśmy stosunkowo niewielki ruch. Do godziny 11 ulica Żwirowa była jeszcze otwarta. Od godziny 11 kierujemy wszystkie pojazdy na tak zwany parking cyrkowy, na plac cyrkowy, by umożliwić autobusom komunikacji miejskiej dowożenie pasażerów pod sam cmentarz. Całe działania ZNIS, bo to nie tylko polegają na tym, by zapewnić dojazd do cmentarza przy ulicy Żwirowej, zabezpieczamy również dojazdy do wszelkich innych cmentarzy na naszym terenie i pełnimy służbę na głównych szlakach komunikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim kierującym. Największe natężenie ruchu nastąpiło w tej chwili. Jest to taka kumulacja, ponieważ na cmentarzu jest msza, i większość ludzi właśnie na tą godzinę dotarło na cmentarz. W związku z tym uważam, że w tej chwili jest to największe natężenie ruchu. Oczywiście w godzinach popołudniowych również możemy się spodziewać innych kierujących, innych odwiedzających groby, ale my tu jesteśmy non-stop i będziemy panowali nad ruchem. Jak co roku apelujemy o korzystanie z komunikacji miejskiej, ponieważ nie wpuszczamy tutaj samochodów osobowych, dlatego by płynność przejazdu autobusów była jak największa, by przepustowość była jak największa, by mieszkańcy za darmo autobusami MZK mogli podjechać pod samą bramę cmentarza.